shouldn't have gone so deep. Hej, cześć, siemano wam wszystkim, ludzie z tej strony Jack, witam się z wami bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Zagrajmy w Subnautica. Łypacze ładnie wyskakują na przywitanie. No powiem wam, miałem trochę przerwy od Subnautiki, znaczy trochę, ledwie dzień, ale myślę, że nie powinno to zbytnio przeszkodzić. Aktualnym moim celem jest znalezienie składników, żeby stworzyć sobie narzędzie naprawcze. A teraz pozwólcie, że sobie przypomnę w sumie, co tam było wymagane. Woda, jedzenie, wyposażenie, narzędzie naprawcze. Guma silikonowa mam, tytan mam, siarka jaskiniowa jeszcze jest mi potrzebna. Dobra, to jest trochę bardziej zaawansowane, więc na razie nie będziemy tego tworzyć. Chlup! A to był dzień tego, dobra. Siarka jaskiniowa. Tylko pytanie, gdzie ja mogę znaleźć siarkę jaskiniową? Może będę łaził sobie ze skanerem. O! No właśnie, będę mógł od razu. Okej, oczopłaszczka. Fajnie. Będę mógł od razu skanować, jak się pojawi coś nowego. I coś mam, co mam nadzieję, nie będzie chciał mnie zabić przy okazji. Trochę to zajęło, ale się udało. Okej. No, siarka jaskiniowa na logikę będzie w jakiejś jaskini. Tylko pytanie... jak głęboko? A, to jest ta oczopłaszczka, dobra. To już skanowałem. Obczaiłem, że mogę sobie scrollem normalnie przesuwać te rzeczy. No kurde, jak tak patrzę, to trochę słabo się. Manty już skanowałem. Teraz słabo jednak wypada ten przyrząd wynurzeniowy. W sensie myślałem, że będzie trochę lepiej działał. Wow, co jest? Pęcherznica. Wow, co to jest? Jakiś gejzer? O, jaja stworzenia. Zabiorę, czemu nie? Obce jaja. O, ty, co jest z tym wyłupalczym? A, nic, po prostu tak wyglądał. O, jest to coś. Skoczek. 30 sekund. Może ja będę powoli wypływał. Tego skoczka sobie obczaił. Kurde, może to jest ten gejzer, jak trochę w jaskini jakąś wchodzi. Może tam będzie schowana ta psiareczka. Kurde, akurat musi gejzer walić, no. O, świetnie, akurat przestał. Co my tu mamy? Była piaskowca. Okej, zawsze warto skanować. O, ruda srebra! Ładnie! Wybierała wypienia. Pyk. I co, jak ruda miedzi? Tytanu. I jeszcze więcej miedzi. Au. 30 seconds. Dobra, gdzie może być ta cała siarka? Mam trochę ołowiu, srebra. I mam 15 sekund, żeby wyjść na powierzchnię. XD. Zdążę? Zdążyłem. Choć mało brakowało zapewne. Kurde, chyba tam nie było jednak tej siarki. Jeszcze więcej tytanu? Why not?
Co więcej tych nie atakują mnie, więc chyba jest ok. Więcej ołowiu. Jeszcze więcej ołowiu. Oj, ciepło, ciepło, ciepło. Kwarcu. O kurde. Be advised, a common complication for cave divers is loss of orientation, followed by eventual asphyxiation. 30 seconds. Co to było? Co to było za jakieś ryba kamikadze? Ja tam wracam teraz, czekaj, bo dość głęboko zszedłem, no to może będzie tam ta siarka. No to jakiś glitch lawy. Oj, ciepło, ciepło. Okej, gdzieś tutaj płynąłem. Skąd to wyleciało na mnie? Stąd? Z tego. Aha. Okej. Dobra, czyli muszę uważać na te ciulstwa, bo one mogą mnie zabić, warto wiedzieć. Dobra, ale przynajmniej ta siarka mi się zachowała, to mogę wykonać to narzędzie. Bo i tytan, i gumę silikonową mam schowaną, tak więc... Dobra, ta oczopłaszczka tam została. Ja tak chcę wrócić po to, nie? Ale najpierw poproszę o narzędzie naprawcze. Dobra, piątka. Serio, dlaczego ty próbowałeś to dotknąć? Lifeboat secondary systems online. Running full environment diagnostic and outputting results to databank. O, dane geologiczne, fajnie. Radio też naprawimy. O, jakaś wiadomość. Posłuchajmy. This is Aurora. Distress signal received. Rescue operation will be dispatched to your location in 9 hours. Continue to monitor for emergency transmissions from other life pods. No dobra. Dobra, mam apteczkę w razie czego. Aż sobie sprawdzę, ile mi HP przywraca. Aha, czyli nie powiem, spoko. Dobra, gdzie ja płynąłem? Jakoś tak... O, czekaj, to skanowałem? Okej, może nie, ale nie muszę. Jakoś tak w tym kierunku płynę do tego gejzera. Nie pierdzieli, teraz tego nie znajdę. Dobra, nie tędy, bo tu już się zmienia kolor... kolor wody. Na pewno nie płynęłem bliżej Aurory. Chyba, że to było w drugą stronę. W ogóle jestem ciekaw, jak ten... Jak duży dystans mnie dzieli między... W sensie, jak duża jest mapa, nie? Gdzie kurde? Płynąłem. Tędy jakoś? Nie. O! No, zastanawiam się, gdzie to jest. Chyba kwarcu zawsze się przyda. Dobra, próbowałem kurde tak bez celu jak kretyn i próbuję znaleźć ten. O! Czekaj, coś tu jest? Jest! Fragment Seaglida. No to poskanujmy.
Jeden na dwa. No dobra. To jeszcze jeden muszę znaleźć. Uczy! No ty skur... ty kur... Okej, czyli to jest... roślina siarkowa. Ej, co za sucz! Już myślałem, że wybuchnie w końcu, a ty ciągle mnie goniła. Dobra, mam informację o tej... leżu, tym gnieździe. Powiedzmy. O. Utnij nożem pnącza wodorostów. Spoko. Najpierw poskanuję pnącze wodorostów. Pnącze wodorostów, lokalna forma życia. Nowy schemat z obcego źródła stworzono. Zajebiście. O, tu jakaś rybka. Neonówka! O proszę, kabaret zawitał nawet na tę planetę. Ciekawe. Filterka. Skanuj. I leć w górę. Jezu, już mi się ściemniał ekran powoli. No to ewidentnie nie zwiastowało niczego dobrego. O, tego zeskanujmy teraz. Gazomanat. Chodź mordo, weź się skanować. Dam go. I on ma pysk taki, jakby miał maskę gazową na twarzy. XD. Okej, co to jest? Kolejne jego stworzenia. Rzućmy trochę światła na tę sprawę. O, złom też do skanowania. No to oczywiście poskanujemy. Latareczka i złom zabieramy. Rozrzucane szczątki wpis się dodał. O, jestem! Dawaj, skanujmy go. Jezus! Co mnie gryziesz? Zrobiłem ci coś! Stalker. Mam nadzieję, że nie będzie za mną wszędzie pływał. Zgodnie z nazwą. To by było trochę chamskie. O, dobra, teraz jest noc. Dobra, kurde. Nie znajdę niestety tego. Nie, kurde, ale to jest sobie jakiś jeden z księżyców. Teraz zasłania słońce. Tak mi się wydaje. Wygląda to zajebiście. Za to trzeba pochwalić twórców. Dobra, latarki nie będę wyciągał, bo na takiej krótkiej odległości, gdzie prawie wszystko widać, no to jest to po prostu idiotyczne. Dobra, ja sobie teraz poczekam, znaczy poczekam, przeczekam sobie noc z miłą chęcią. Dobra, wydawało mi się tylko, nie ma do nas żadnej wiadomości. Ile mam? 42. Okej, 50 HP odzyskuję. Zgniła próbka wodorostu, minus 2 wody. Materiał roślinny na bazie silikonu, niezidentyfikowane jajo stworzenia. A jeszcze te dwa jaja w sumie też tam zebrałem. Dobra, no jajo na razie leci do schowka. Bo nie bardzo wiem... A, jeszcze ołowiu tam trochę miałem. Dobra, nie mam... nic nie złapałem do jedzenia, no to dziabnę sobie kostkę odżywczą. Coś jeszcze? Coś do picia by się przydało zrobić. Dobra, na razie. Congratulations, survivor. You have exceeded your weekly exercise quotient by 500%. Data indicates that swimming was your favorite activity. Be sure to vary your routine for uniform muscle development. Na tej planecie ciężko coś takiego, wiesz? O, narzędzie nawigacyjne. Zlepek nasion, miedziany przewód i tytan. Umieszczam holograficzne dyski narzędzia używane w celu znalezienia drogi powrotnej z jaskiń bądź z miejsc, gdzie nawigacja jest utrudniona. Maksymalnie 20 dysków na ścieżkę. Ej, to jest nawet ciekawe.
W sensie rozumiem, działa trochę jak okruszki chleba i przy Jasiu i Małgosi, nie? W sensie, że rzucamy sobie tak za siebie co chwilę i potem lecimy za ścieżką, którą sami sobie utworzymy. O ile oczywiście nie będzie jakichś łączących się korytarzy, bo wtedy można się trochę zajebać w akcji. Dobra, Flara. A w sumie zrobię to, bo nie mam na co wydawać te... Znaczy wydawać, nie mam na co wykorzystać tej siarki. Włóknista siateczka. Próbka wodorostu. I trochę tytanu. No i dobra, a ta siateczka jest mi do czegoś potrzebna? O, dwa srebra, to już było mnie stać na ten zestaw elektryczny. Czy komputerowe złoto, miedziany przewód. Czekaj, czy ja mam tutaj trochę więcej miedzi, żeby to przerobić takie... Te. Mam złoto. I mam złoto, nic więcej. Dobra, kwarcu nie zużyję. Jeszcze jedną miedź, jakbym znalazł, to byłoby super. O, przydatne przy odwróceniu uwagi. Okej, okay, warto wiedzieć. Dobra, dziabnę sobie kostkę i... Ej, nie. Kostka idzie ze mną. Kostkę i wodę sobie dziabnę. Okej, okay, 18 minut na liczniku. Ciągle jest noc, czy już? Tak. Jezu, ale mi chrypa teraz wzięła z rana. Ale już powoli jest dzień, także zajebiście. O, no, no, łapią. Dzięki. Pęcherznice. O, proszę. Radyjko. Funkcjonuje. This is LifePod 3, uploading our coordinates. We're plugging some holes in our emergency sea glide, so if we're late for the rendezvous, don't panic. Also, don't go home without us. Seriously. 3 out. Signal location uploaded to PDA. O, i co? O, proszę, jest. Kapsuła ratunkowa 3, płcizna, załoga zgłasza uszkodzenie sea glide'a. Okej, okay, to jest 400 metrów ode mnie. To jeszcze jedną pęcherznicę sobie dziabnę. I jeszcze jedną. Czemu by nie? Dobra, to jest w miarę na płytko, no to myślę, że możemy tam popłynąć. Może jakiś nowy biom przy okazji odkryjemy. No, nowy biom pod nami oczywiście, bo nie zamierzam pod wodą płynąć tej odległości. Jeszcze. Jeszcze... Dopiero jak tego sea glide'a odblokuję, to będę mógł sobie chyba na coś takiego pozwolić. Dobra, 200 metrów. Kurde, spodziewałem się jakieś A dobra, to jest ten gazomanat. Już myślałem, że jakiś taki wielki rekin wyleciał na powierzchnię, ale nie. Na szczęście, nie. Kurde, spodziewałem się jakieś wyspy, no ale niestety. O! Okej, okay, jesteśmy w tym biomie wodorostów. Tak sobie to nazwę, biomem wodorostów. Dobra, jest kapsuła. Fragment przenośnej konsoli pojazdów. Jeden z trzech. No to jeszcze dwa. No, jest fragment sea glide'a. I już mogę go stworzyć. Jest Aho! Jest kapsuła numer 3. Pod wodą. Z wielką dziurą. Ciekawe, co się stało z załogą. Bo jestem na 90% pewny, że na pewno nie przeżyli. Okej, dziennik. O kurde, ty już... Ja już miałem to odtwarzać, ale... O, kompas. Hell yeah. Ale leci mi tlen, jak... Jestem w PDA nawet pod wodą. Znaczy wróć, jak jestem pod wodą, to nawet jak jestem w PDA, to mi leci tlen. To chciałem powiedzieć. O! To chyba nieciekawie. Dobra, Stoker niech mnie zostawi z łaski swojej.
Tam jakiś stoker dorwał chyba jakąś rybkę. Jezu! O, ząb stokera wypadł. Poproszę, weź się ode mnie, stokerze, od stosunku. Jak mnie wystraszył, skurwiel! Boże, wiedziałem, że tu jest, a mimo to dałem, a mimo to się wystraszyłem, no. Okej, okay, nasiona wodorostów. Dobra, póki nie są mi potrzebne, to może lepiej nie będę ich zbierał. Okej. Okay. No jestem tak trochę bliżej Aurory. Znaczy, trochę bliżej jej lewej burty, tak mi się wydaje. O, ruda srebra, pięknie. Jeszcze może jakiś piaskowiec? Nie powiem, byłoby to bardzo użyteczne. I mi na rękę, zarazem. Ołów. Wapień, tutaj jest miedź. No niestety tym razem tytan. I jeszcze jedna pęcherznica. I jeszcze... No i tam mi uciekła. O, ale neonówkę sobie z chęcią złapię. Kolejne jajo stworzenia. O, czekaj, ale to... To już chyba mam. Tak, taki już mam. To ja sobie zostawimy tutaj. No, chowaj mi to PDA. Kurde, to jaka otwarta woda. Nieźle. Tak, oksygen. Dobra, ile jest tam od kapsuły? Dalej te 412 metrów. Wow! Co to jest? Poza tym, że na pewno drapieżnik. Rekin piaskowy. Wyprzedzam, że na mnie będzie leciał. Choć nie wykluczone, że zaraz to zrobi. Idź! Dobra. Szybko. Flara. Co to jest? No oczywiście! O, spiżdżaj ode mnie! Ja pierdzielę, rekin i pirania obok siebie, no XD! Może zachciało mi się rekina skanować na bliski dystans. Dobra, jest tutaj coś wartego jeszcze skanowania? No tam na pewno coś jest. Nie tylko, czy ja chcę to teraz zebrać. Okej, doczytuje się ten biom chyba powoli. Gdzie jest ten rekin? Dobra, tam se pływa. To nie chcę, tam pływa. Tam coś jeszcze pływa. Palnik laserowy! Jeden z trzech. Dobra, czym ty jesteś? Łopatnica! No, w sumie wygląda jak taka łopata. Tak, 30 sekund tlenu, zajebiście. Okej, dziabnijmy ją sobie. Jezu, to oko! Złoto. Dobra. Wynurzeniowy. No, szybko! I pyk. Dobra, mamy tlen, więc płyniemy dalej. Jakaś łowica. O! Zajebiście. Biom się doczytuje na bieżąco, widzę. Subcio. Ty, a to co to jest? A, jakaś roślinka tylko, okej. O, a to co? Znowu to gówno, które mnie wcześniej na tym wielkim tym zaczęło nawalać. Fragment bioreaktora, poproszę. Jeden z dwóch. Mhm. Dobra. Jakby się tu ustawić, żeby nie dostać od tego w pierdolu.
Ewidentnie tak. Co to jest? Tygrysiczka. 30 seconds. Jezu, jakie to jest agresywne! Strzela normalnie jak jeżo, jak jeżozwierz. O, znowu te! Tak, mogę, to bym je zeskanował z chęcią. Dobra, szybko ku powierzchni. O, czyżby to... Tak, to on! Dobra, coraz dalej jestem od Aurory. Kurde... No... powiedzmy, że byłem troszeczkę... przerażony, nie ukrywam, byłem przerażony na widok takiego czegoś, ale jeśli to nie jest wobec mnie agresywne, no to... Chyba nie ma się czego bać chwilowo, nie? Dobra, nie mam więcej apteczek przy sobie, nie? No nie, więc przydałoby się dość szybko do bazy wrócić. I zabrać sobie... co nieco. Okej, czym ty jesteś? Rafogrzbiet! No, jest to... ogromne. Rafogrzbiet lewiatański! O nie... nie, nie mówcie, że tu będzie więcej... podobnych rozmiarów... rybek. Oj, coś mi się wydaje, że raczej będą. O. Ej, no dawaj mi tę miedź! Chodź tu. Dziękuję. Dobra, tutaj coraz głębiej. Okej, znowu są te pływaki na jakichś kamieniach. Jakby, o co tu kaman? One same to unoszą, czy jak? Tak to wygląda trochę. O! Zajebiście. Dobra, zeskanowałem go, więc dowiem się. Ej, zajebisty track. Teraz przygrywa. Tak, tak, 30 sekund. O, jest kolejny bioreaktor. Dobra, to na powierzchnię póki co. Dobra, szybko. Mało czasu. Dawaj! Dawaj! W ostatniej chwili! Dobra, ale przeżyłem. To najważniejsze. Okej, tam kolejne gruzy widzę. Prawej. Przydałby się je zbadać, mam wrażenie. Tak, przydałby się też znaleźć coś, co... umożli mi dłuższe przetrwanie na większych głębokościach. Okej, okay. Czyli już będę mógł zbudować sobie reaktor. To jest co? Osad solid... specjalny sprzęt wymagany. Ja pierdzielę, znowu to coś! Ha, zeskanowany! Że durna roślina. Dobra, nie, w górę. Tutaj jeszcze wrócę. Ja tu chwilowo nie mam co się zapuszczać, za głęboko jest. Uwaga, zdążę? Nie, nie! O Jezus, aż mi skoczyło tętno, ja pierdolę. Ale byłem chyba jeszcze bliżej śmierci niż za poprzednim zanurzeniem. Ale to było akurat głównie przez to, że zachciało mi się skanować roślinkę. I znowu ten durny rekin. Kolejne stokery. Jezu, jak tu jest zielono. O, ławica na onówek. Która właśnie wiknęła w ścianę. Piaskowiec i sreberko. Ładnie. Kurde,
Wygląda jakby cała woda była pełna glonów. Mimo, że tak pewnie nie jest. Tak, tak, nie jestem ślepy. Sam widzę, że mam 30 sekund tlenu. Okej, ruda miedzi. Dobra, przydałoby się powoli wracać z tej naszej mini wyprawy. W której otarłem się o śmierć chyba jakieś 3 razy. Jak tam wygląda nasz ten? No, ponad w połowie zapełniony. Ile mam tego srebra? 2 sztuki. No to już bym mógł konstruktora baz zrobić. Czy tu jakieś szczątki do zbadania? Jest jakiś złom do wzięcia. Czemu by nie wziąć? Dobra, stoker mnie nie dziabnie, to najważniejsze. Okej, tutaj nic ciekawego. Koral stołowy, ale tego trochę mam. Fragment Seaglide'a. No już mamy zeskanowany, to zobaczmy co się stanie. Okej, czyli jak mam zeskanowany cały schemat, to dostaję 2 tytany. Okej, warto wiedzieć. Tutaj coś. Nie, to już wracamy do tego. No i super. To już znane nam wody, tak więc... Myślę, że warto te... O, tu jest ten kamyk z kolejnymi tymi pływakami. Już znane... O! Co? Płytka muszli koralowca. Proszę. To nie było jeszcze przeze mnie skanowane, tak więc już jest. A, czekaj. Czy ja mogę próbować tego zagarnąć? Mogę. Próbka tuby koralowej. O, utleniacza! Ty, to czekaj, to lećmy. Pokaż mi to. Sprzęt. Kompas. Wyświetla kompas na ekranie. No to mi się, to wydaje mi się, przydałoby się zrobić. Tak samo jak to. Ile mam srebra? Tylko 2 sztuki, czyli trzeba wybrać. Ale myślę, że... warto zainwestować najpierw w lepszą butlę. Szkło emaliowane. Utwardzone za pomocą naturalnego substratu. Okej. Osad soli i próbka tuby koralowej daje mi utleniacz, a utleniacz daje mi możliwość... No właśnie. I wody. Nigdy nie jest czułek. Dzięki za info. Dobra, sprawdźmy sobie neonówkę i oczopłaszczkę. To rozumiem, jakaś ciekawostka z cyklu dasz se radę, mordo? Nie poddawaj się? Tak to rozumieć? Okej, smar i bateria jeszcze są niepotrzebne do tego, a bateria była z grzyba i z miedzi. Czy jeszcze mamy trochę miedzi? Nie, zużyłem idealnie 2 sztuki. A, nie, czekaj, mam chyba w schowku jedną mieć. Tak jest. To dziabniemy sobie. O! Ty, wychodź. Ty, ej, dawaj. Gdzie były screeny? O dwójką? Nie. O, jebło potężnie. Mówiłem, że to pierdolnie. Tu, patrzcie, co się dzieje. Skafander przeciwpromienny. Dobra, czekaj. Wezmę sobie to, bo to jest niepotrzebne de facto. Nie, nie radio, fabrykator.
Okej, okay, osobiste sprzęt i skafander przeciwpłomienny, ołów i włóknista siateczka. No dobra. Okej, okay, czy ja mam tutaj jeszcze jedno ołów, czy nie bardzo? Mam, pięknie. Pyk, pyk. Mam jedną siateczkę. Ciągle nie będzie mnie stać pewnie. No, potrzebuję jeszcze jednej. Dobra, żarcie. Wodę potrzebuję. Okej, okay, to mi daje 20. Ale i tak zrobię z tych wszystkich pęcherznic wodę, bo mi się wydaje, że do tego one są najlepsze. Właśnie żeby robić z nich wodę. Chociaż nie wiem, czy ja chcę wiedzieć, jakim cudem maszyna robi wodę z ryby. Dobra, jedną wodę zdezynfekowaną. A nie, dwie chyba mi zrobiło z jednej. To okej. Okay. Worth nawet. Okej, okay, daj mi 30 zdezynfekowana woda. Chlupnijmy sobie. Do pełna. Oczopłaszczka. Jakie stare, przed chwilą dopiero to zrobiłem. To jest XD normalnie. Przed chwilą zrobiłem te ryby, a to już jest stare. Dobra, apteczka. Pięknie, apteczka jest gotowa. To poproszę zarówno rybkę, jak i apteczkę. Próbka tuby. A to sobie jeszcze zostawię. A nuż się uda znaleźć jeszcze trochę soli. Nie zestaw elektryczny. To później. A no tak, jeszcze szkło i tytan. No to tytanu sobie za chwilę zrobimy. Równe 8 sztuk. A szkło zabieramy sobie stąd. Okej, nic więcej stąd nie wezmę. Tak więc poproszę o wysokopojemnościową butę tlenową. Okej. Ponad 2 minuty pod wodą. Zajebiście. Dobra, chwilowo jeszcze nie mogę zrobić sobie lepszej butli. Pytanie, z czego to wynika. No, ja zakładam, że pewnie z tego, że po prostu nie odkryłem wystarczającej liczby składników. Kurde, kusi mnie trochę ta pompa powietrza. Tak szczerze. Dobra, spróbujmy. Postawić jedną taką, czy postawić, na razie zrobić. Dobra, i to się liczy osobno wszystko? Tak, niestety tak. Okej, okay, urządzenie pływające służy punkt jako startowy do rurek. Dobra, rzeczy cenne, czyli ząb stokera, albo dobra, w sumie zostawmy to też. Ten przeżył wydarzeniowy chyba finalnie jednak zostawię, bo on nie jest aż tak skuteczny, jak sądziłem, że będzie. Okej, okay, miedziany przewód też zostaje. Złoto i z... Co ja zrzuciłem tutaj przed chwilą? A, nóż. Nie, nóż idzie ze mną. Srebro zostaje. Dobra, ołów się za chwilę zużyje. O, miedź mam. Świetnie. O, akurat jest dzień. Zajebiście. Dobra, co ja włożyłem do tego? A, od cholery tego korala stołowego. Dobra, to... na inną okazję. Dobra, gdzie? O, tam są wodorosty. Czy to jest blisko Aurory? Oj! Cholernie blisko. Wręcz tak blisko, jak ja wolałbym nie być. Coś mi się wydaje, że im bliżej Aurory, tym większa radiacja. A to jest zamknięte. To... okej, okay, notka. Jeśli są wodorosty, to już pewnie są też stokery. O, fragment radiolatarni. Zajebiście. Jeden na dwa, no i drugi jest zaraz obok. Rozumiem, taki beacon to jest podwodny. Oj! Dobra, ale przynajmniej przetestowałem sobie flarę. O, i faktycznie odwróciła uwagę. Sypcio. Dobra, nadziabię sobie tych wodorostów, ile mogę. Dobra, już brak miejsca. Coś jeszcze wezmę?
trzy rzeczy. Jeden, cztery. A to chlupniemy sobie wodę, jeszcze dziawniemy te wodorosty. Chyba nie będę ich teraz szukał. Po prostu dziawnę sobie jeszcze raz. Dobra, czy jest tutaj coś wartego uwagi? A w sumie to jest mi jeszcze potrzebne. To nie, to czekaj. To próbka jednak au. Jezus Maria, już myślałem, że znowu jest to gówno, które mi tam straszyło pod wodą, ale nie. Wiecie, w sensie ta rozdymka, nie? Te kamikadze. Dobra, to mi było też potrzebne, bo potrzebuję smaru. Ufa Aurory, blisko nie byłem. Ej, ale patrzcie w ogóle, jak po tej eksplozji to widać zmiana w ogóle w tym statku. No, tamtędy pewnie mogę się dostać na Aurorę, ale raczej jestem jeszcze za mało upgrade'owany. Za mało sprzętu, o! To jest najlepsze określenie, jakiego mogę użyć. Za mało sprzętu mam, albo mam zbyt chujowy sprzęt, żeby właśnie jeszcze próbować iść na Aurorę. Tak więc póki co to jest plan na przyszłość. Na daleką przyszłość. Okej, 48. Czekaj, czy będę mógł sam sobie apteczkę robić w fabrykatorze? Dobra. Tutaj... A no tak, muszę jeszcze skraftować to najpierw. A, mogę! Okej, z jednej włóknistej siateczki robię apteczkę, zajebiście. Okej, mam materiałów chyba idealnie na dwie. No to w takim razie to sobie zjem. Dobra, wody nie będę brał. Okej, jeszcze raz fabrykator. Radiolatarnia pomocna w nawigacji utrzymuje i transmituje swoje położenie. Można zmieniać nazwę. O, czyli dobrze myślałem, po prostu beacon. Nie, gumy nie chcę, chcę smar. Gumy to mam w cholerę. Dobra. I teraz, po pierwsze, skafander przeciwpromienny, żeby móc się bliżej Aurory przemieszczać. Od razu wyekipowane? Tak jest. Rękawice, skafander oraz hełm przeciwpromienny, wszystko wyłożone ołowiem. Pięknie. I teraz rzecz, która bardziej mi pomoże, czyli Siglite, ale najpierw potrzebuję jeszcze wyciągnąć ten miedziany przewód ze schowka. Tu jest. Okej, przy okazji mogę sobie te flary jeszcze też wyciągnąć, żeby uzupełnić tę jedną, którą zużyłem. Dobra, to na razie przypiszę pod trójkę. W sumie, ile mam tego tytanu? Tu mam 3. A nie, trzymam przy sobie. A tu mam ile? 6. Dobra, to weźmy tak do 4. Zróbmy z tego jeszcze więcej rurek. To było tutaj? Nie, to było tutaj. A, czekaj, czy nie potrzebuję tytanu do tego? Tak, jedną sztukę. No to najpierw zróbmy to. To jest spore to jest. The Seaglide will increase your effective exploration range. For your safety, please pack supplies for long journeys and stay within 5 km of the nearest life pod or habitat. Dzięki za info. Dobra, nie, to było tutaj, narzędzia... Nie. Nie, w sprzęcie, boże, ciągle mi się to pieprzy. Okej, tutaj rurki. I jeszcze więcej. W ogóle daję 2 sztuki surowca, a dostaję 5 sztuk rzeczy, które mogę zrobić. Apteczka. Myślę, że apteczka to jest must have, żeby zawsze bynajmniej jedno mieć przy sobie. Okej, 10 energii zostało. Dobra, zawalony ekwipunek mam praktycznie. Dobra, to blisko sobie bym ustawił. A, tylko oczywiście nie mogę tego tak przestawiać. Woluju, mam 40 minut ponad, 46 będąc dokładnym. Nawet nie zauważyłem, kiedy to zleciało. No, nieźle. No dobra, mamy Seaglide zrobiony, tak więc... To myślę mogę ustawić pod...
No, na razie pod czwórkę. W sensie, no, za pod trójkę potem mogę go wstawić, jak się tego pozbędę. Bo to, tak, to myślę, że postawić na właśnie jakieś większe głębokości, bo to chyba może mi tlen dostarczać. Więc myślę, że warto się do jakiejś tej jaskini przejść, postawić to i tak, wiecie, zrobić sobie taki ciąg po prostu tlenu. Ale to w kolejnych odcinkach. Myślę, że cel na kolejny odcinek będzie, myślę, dość jasny dla mnie. O, oddycharka! Pięknie! O, to jest dobre na większe głębokości. Ale nie w pobliżu Aurory, bo to pewnie nie jest upgrade do tego hełmu, który mam, tylko to jest zamiast tego hełmu. Dobra, zestaw elektryczny i włóknista siatka. Spoko. Tu jest ta nawigacja. Obie te rzeczy przydałoby się zrobić. Palnik trzeba znaleźć. Myślę, że to będzie taki cel na kolejny odcinek, żeby po pierwsze zrobić konstruktor baz, po drugie zrobić narzędzie nawigacyjne, a po trzecie zrobić na oddycharkę. Ale to dopiero przyjdzie w kolejnym odcinku. Szukanie. Tutaj biorę reaktor od razu. O, zbiornik na obce formy życia. Składniki nieznane. Tutaj biorę reaktor. Pewnie, żeby zasilać bazę. Coś tu się jeszcze... No, oczywiście jedzenie. A, i siatka, i szkło emaliowane. Spoko. Tutaj. A, to myślałem, będzie trochę lepsze, no to... Usuwamy, ale to jest bardzo ładne. Tutaj do odznaczenia wszystkie te... wpisy. Znaczy wpisy, wszystkie te... to wszystko, co nam PDA gadało. Dobra, i tutaj. Tutaj są wszystkie te do ogarnięcia, ale to myślę w jakimś osobnym odcinku na czytanie PDA sobie to poświęcimy. Dobra, na koniec tego odcinka, zanim się z nami pożegnam, odtwórzmy wiadomość w radiu. Z radia. This is Ozzy from the cafeteria. What the hell, guys? They didn't want us this might happen. Our pod was almost crushed by the Seamoth Bay on the way down. Now we're hanging on the edge of a cave system, and this grim-looking snake thing's trying to eat through the hull. Come get us already. Signal location uploaded to PDA. Okej, gdzie oni są? Gdzieś tam. Dobra. Myślę, że tam też się przejdziemy. Plus są to jaskinie, więc być może będzie tam właśnie coś ciekawego. I tam my się użyjemy tej pływającej pompy powietrznej. No, bynajmniej dopóki nie znajdziemy czegoś, co umożliwi mi lepiej sobie tak przemieszczać się po tej planecie. No dobra, takim oto ładnym widokiem na rozpieprzoną Aurorę. Ten kokpit w ogóle jak z góry wygięło, widzicie to? No, nietuzinkowa siła eksplozji. Dobra. Ale bez zbędnego przedłużania. Ja się żegnam, miło było. Widzimy się w kolejnym odcinku, którego punkty już wyłożyłem. Chwilę wcześniej. Do usłyszenia. Cześć!